starość. Witajcie, moi drodzy. Wybaczcie, że taka forma, ale dzisiaj wyjątkowo nie chciało mi się trzymać ciężkiej kamery w dłoniach, ponieważ się nagimnastykowałem trochę z wyciągnięciem swojej zmywarki, która mi się wylała w domu i jest totalnie do wyrzucenia. W ogóle historia. Słuchajcie, kolejny tydzień. Wracamy do regularnego nagrywania. Mam nadzieję, że zdrowie dopomoże i dopiszę i będę mógł cały czas dla Was nagrywać bez zatrzymywania się. Jak już napisałem na poście, dzisiaj w ciągu dnia będzie kilka rzeczy, które będzie, może nie niespodziankami, ale będzie w tym tygodniu się pojawi na kanale. Przede wszystkim, tak chronologicznie, w środę się pojawi unboxing tego oto pudełka. To jest Legion Imperialis Legiones Astartes Support. Kupiłem sobie to dlatego, że... bo na recenzji, na unboxingu będzie tylko o tym, co jest w pudełku. Kupiłem sobie to dlatego, że pudełko to kosztuje 140 zł, z jakimiś rabatami troszeczkę mniej mnie kosztowało, ale nadrukowałem sobie tyle rzeczy do tego systemu, że stwierdziłem, że no wypadałoby coś kupić, nie? Po prostu. A poza tym, no to zawsze wspomaga lokalny sklep, nie jest to jakiś duży wydatek, a w pudełku są bardzo fajne rzeczy, o których opowiem w środę. W środę opowiem o nich. W piątek, nie, jeszcze nie w piątek, w czwartek, na czwartkowym streamie będę miał takie oto rozdawnictwo. Jeśli nie wiecie, co to jest limitowana edycja kodeksu Tau. Kodeksu Krut, ja bym powiedział, bo dla mnie to jest, Kruty są to najważniejsze. Ale jest to limitowana edycja włącznie z kartami, które są do frakcji Tau. Więc jeżeli chcecie, jeżeli interesuje Was frakcja Tau, to zapraszam Was w czwartek. W czwartek Nightbot wlosuje osobę, która ten kodeks otrzyma, kodeks z kartami w tej pięknej obwolucie. To jest taki ładny kodeks, on jest troszeczkę inny pewnie niż ten normalny kodeks. No. Oczywiście dorzucę do tego kodeksu jakieś gratisiki, na przykład, nie wiem, no jakieś tam od sponsorów, od Rebela, od Hegemona, dorzucę jakieś rzeczy i będziecie mieli fajny prezent. Oczywiście te rzeczy, które wylosowaliście, ci troje z Was, trzech z Was, którzy wylosowali nagrody sobie w czwartkowym streamie, na czwartkowym streamie, czekam na paczkę od Hegemona, od The Hegemon Shop, aby dopakować, wrzucić tam trochę rzeczy i podesłać Wam w najbliższym czasie. Prawdopodobnie pod koniec tego tygodnia będę miał czas, żeby chwilkę paczki popakować i Wam wysłać. No i powinienem zacząć od wtorku właściwie, bo we wtorek nie mam nic fizycznego, co mogę pokazać, ale we wtorek będę robił podsumowanie miesiąca marca. Ja wiem, że już jest praktycznie połowa, 15 już dzisiaj jest, połowa kwietnia i jestem z tym trochę spóźniony, no ale niestety nie mogłem zrobić tego wtedy, kiedy chciałem, w tym momencie pewnie bym kasłał i się dusił, bo tak działała moja przypadłość. W piątek natomiast przejrzycie sobie razem ze mną White Dwarfa 499 i będziemy czekać z niecierpliwością na White Dwarfa numer 500. Zobaczymy, czy coś zmienią. Wydaje mi się, że jest duża szansa na to, że coś mogą zmienić w najnowszym White Dwarfie. Czy od White Dwarfa numer 500 mogą coś zmienić, albo zmienią papier, albo zmienią, dodatkowe kolumny dojdą. Bo tak mi się, z tego co pamiętam, tak to z reguły bywało, że albo nowy rok, albo właśnie jakiś okrągły numer powodował, że coś się zmienia. Zobaczymy, co w tym razem się zmieni. I nie wiem, dla mnie w tym momencie White Dwarf jest jednym z lepszych stanów, jaki kiedykolwiek był, ponieważ jest dużo rzeczy hobbystycznych, dużo rzeczy jest tak... I ja wiem, że to są rzeczy, które są takie dla niektórych mało wartościowe. Dla mnie osobiście one są trochę mało wartościowe, bo ja nie gram w te wszystkie dodatkowe misje, nie wykorzystuję tych wszystkich dodatkowych kart. Ale tym powinno być to pismo. Ja sobie wchodzę w to pismo, czytam sobie trochę lore, który jednych interesuje, drugich nie. Dostaję dodatkowe misje, dostaję dodatkowe karty, dostaję dodatkowe zasady. Mogę sobie prowadzić żeby nie śmierdziało psikami. Mogę sobie prowadzić kampanię, patrzę sobie, jak ktoś inny prowadzi kampanię, czyli ci ludzie z Games Workshopu i tak dalej, i tak dalej. Budują takie community, pokazują od kilku numerów, mają tam radar, czy jak to tam się nazywa, gdzie pokazują różne kluby na całym świecie. To jest Hobby Hangout, a to się nazywa to, o czym mówię. Chyba to później. A to jest w tym dziale Access Granted, Hobby Hangout. Jak to się nazywało?
satellite uplinki pokazują różne kluby i pokazują, jak ludzie w różnych klubach malują swoje figurki, że mają zasady, że nie można na przykład grać niepomalowanymi figurkami i tak dalej, i tak dalej. I to jest całkiem fajne, bo to buduje takie community i to, tym powinno być to pismo, a nie tak jak, nie wiem, czy pamiętacie, swego czasu magazyn ten był dwutygodnikiem, czy tam tygodnikiem nawet. Tygodnikiem był. I to była totalna reklama. To była totalna bruszura, taka tygodniówka, która wychodziła i przeglądaliście sobie i oglądaliście sobie rzeczy, które zaraz wyjdą z Games Workshopu. No, totalna bzdura. I straciło totalnie sens. Kupowałem, pamiętam, wtedy tylko i wyłącznie dlatego, że robiłem wtedy jeszcze recenzję po polsku i po angielsku tych wszystkich materiałów, tych wszystkich rzeczy. Hobbystycznie. Bo tu teraz powiedziałem, co będzie się działo w przyszłym tygodniu, a tak naprawdę to powinno być podsumowanie zeszłego tygodnia. W zeszłym tygodniu udało mi się złożyć troszeczkę modeli z tego boksu właśnie krutowego, którym są tylko i wyłącznie modele krutów. Udało mi się złożyć krutoksy, udało mi się złożyć rampagerów, czyli tych trzy nowe figurki biegnących, napierdzielających się wręcz modeli. I te modele będziemy malować sobie prawdopodobnie w czwartkowym, na czwartkowym streamie. W czwartkowym streamie też składałem jednego krutoksa, jeśli dobrze pamiętam. Zostało mi do złożenia tam 40 krut warriorów oraz zostało mi do złożenia trzech kolejnych rampagerów. Dodatkowo będę w najbliższym czasie drukował sobie rzeczy, więc będę drukował, pierwszą rzeczą, którą będę drukował, to są Krutoundy. Na razie nie mam pojęcia, jak Games Workshop ma zamiar wydać Krutoundy, ale ja nie mam zamiaru czekać na modele, które będą prawdopodobnie zbyt drogie na to, co sobą reprezentują, a chcę sobie zrobić dwa oddziały Krutoundów, bo maksymalny oddział to jest chyba 10, więc patrzyłem na zasady, są całkiem fajne te zasady, więc chciałbym sobie zrobić ich, wiecie, dużą tą, a że to są pieski, to będzie szybko się w miarę malowało, tak podejrzewam przynajmniej, wiecie, jakiś kontrast, wiecie, dry brush, wyciągnięcie jakichś oczków, ząbki, trawka, tafty, paint forge, wiecie, szybko się to zrobi. Malowanie Krut Warriorów też będzie w miarę szybkie, bo ja mam dosyć prostą metodę malowania Krut Warriorów. Jeśli widzieliście moich starych Krut Warriorów, to najprawdopodobniej w najbliższym czasie będę sobie robił taki przegląd swojej obecnej armii Tau i będę wrzucał fotki tego wszystkiego na materiał, znaczy w sensie na materiał, na Instagrama i na Facebooka, żeby gdzieś ta kolekcja tych wszystkich moich modeli była, bo część tych rzeczy robiłem zdjęcia, część nie, więc będę tak sobie odświeżał. No i tak, i to tak naprawdę tylko robiłem, nie malowałem nic, gdy kupiłem sobie jedną lampkę, taką, wiecie, jak pokazywałem na streamie, taką lupkę powiększającą, na razie jeszcze nie miałem szansy jej wykorzystać w malowaniu, na razie tylko w sklejaniu, bawiłem się nią i tak dalej. W sobotę natomiast, tą co była, przyjechał tutaj Tomek z Arturem, Tomek i Artur grają w system Pike and Shot, chyba się Shot to nazywa, się pisze S-H-O-T-T-E. Shotte, Pike and Shot podejrzewam, no bo to jest strzelba. I zagrali na tym stole, gdzie teraz siedzę obecnie, zagrali w ten system i pokazali tą grę, troszeczkę tłumacząc, jak się gra, troszeczkę tłumacząc zasady, troszkę się za bardzo zapomnieli w grze, ale cały czas chyba wydaje mi się, że, jeśli dobrze pamiętam, ja starałem się im przypominać, że trzeba tłumaczyć zasady. I tłumaczyli, cały czas tłumaczyli niektóre rzeczy, dlaczego się coś dzieje i tak dalej. I ten Bat Report wpadnie na kanał w najbliższym czasie. Z tym Battleportem też będzie związane małe rozdawnictwo dzięki dystrybutorowi Warlord Games Polska. Ja wiem, że wiszę Wam dwa Battleporty, na razie jeden tylko, ale drugi jeszcze w przyszłości OPR-owy i tak jak powiedziałem, wracam do edycji, wracam do pracy nad kanałem, więc te rzeczy się zaczną pojawiać. Mam nadzieję, cel jest taki, żeby w kwietniu pojawił się Battleport OPR-owy, w maju Pike and Shot, w czerwcu mam nadzieję, że uda mi się spotkać ze śniegiem i zagramy sobie już pomalowanymi krutami jakąś małą armię, wiecie, jakiś mały Combat Patrol, czy jak tam coś to nazywa. Zagramy sobie i będzie może też Battleport 40-kowy. Może streama zrobimy z 40. Usiądziemy i będziemy streamować 40, bo ja bym chciał zagrać, a zarazem nagrywać tak, jak teraz nagrywam się, chyba raczej nie. No ale chyba, że porozstawiam kamery i zobaczymy. Tak czy inaczej, to by było chyba na tyle, na ten pierwsze podsumowanie po krótkiej przerwie. Mam nadzieję, że o mnie nie zapomnieliście. Przypominam Wam bardzo, bo jeżeli ominęliście ten kanał z jakiegoś powodu na jakiś czas, subskrypcja i dzwoneczek, inaczej Was YouTube może nie informować. Wiem, że moich stałych widzów nie informuje o tym, że wrzucam materiały, więc przypominam, subskrypcja, dzwoneczek, będę zobowiązany. To mi pomaga rosnąć i pomaga mi siebie motywować wewnętrznie. Dzięki Wam, do następnego razu. Trzymajcie się. Hej. A teraz trzeba zejść i nie skręcić sobie kostki.